Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Juken, przed nami kolejny odcinek z Total Battle. Dziś głównym tematem, o którym będziemy mówili, to jak rozwijać miasto, bo tak widz też napisał w komentarzu, pokaż jak rozwijasz miasto. I też właśnie odnosząc się do waszych komentarzy, między innymi pojawiły się takie komentarze, że dość ciężko jest na małym levelu dostać się do tak dużego klanu. Moi drodzy, i tak, i nie. To może sobie wyjaśnijmy i powiedzmy tutaj te moje początki. To nie jest tak, że ja oczywiście od razu do tego dużego klanu dostałem się i to, że jestem w tym klanie nawet no z miesiąc temu, czyli w sumie zanim zacząłem tam serię nagrywać, też mocno się stresowałem, czy do tego klanu zostanę przyjęty, bo jak widzicie w tym klanie mamy 100 na 100 i to była taka historia. Jakby patrząc od początku mojej kariery w Total Battle, oczywiście zaczynając jest ciężko, ale dołącz chociaż do takiego klanu, może czasem na czacie Królestwa widzisz jakieś ogłoszenie, które jest ok, ale zawsze zanim dołączysz do klanu, no to sprawdzaj, jakie oni mają oczekiwania, jakie są wymogi, bo niektóre klany mają te wymogi, no chciałbym grzecznie powiedzieć, troszkę z dupy. I to chyba najgrzeczniej, jak mogę powiedzieć. Mój klan nie ma oczywiście tych wymogów z dupy, są one dość wysokie, natomiast na moim poziomie, słuchajcie, są to wymogi, które można spełnić. Ale niech będzie na przykładzie właśnie mojego klanu. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wam znajdę w tej chwili, bo ta mapa jest tak wielka, a ja w szukaniu na tej, nie lubię, powiem szczerze, tak podróżować po tej mapie, raczej jestem wygodnicki, ale o co mi chodzi? Jest sobie mój klan, czyli klan GDE, który powstał z połączenia mojego poprzedniego klanu, w którym byłem jeszcze miesiąc temu. I stąd mówię, że były jakieś tam stresy związane z tym, czy do tego klanu mnie przyjmą, bo wisiało to na włosku, ponieważ miałem G6, nie wszyscy z G6 było pewne, że zostaną przyjęci, ale jakoś mieli liderzy, łącząc dwa klany, które no po to połączyli dwa klany, żebyśmy byli najlepszym klanem w Królestwie. Udało mi się do niego dostać, przy czym już wiem, że już niedługo, może w ciągu miesiąca, podstawowym wymogiem w tym klanie, żeby w nim być, będzie G7, do którego dążę i o tym wam zaraz opowiem. Ale odpowiadając właśnie na wasze pytanie, że ciężko, z jednej strony tak, ale zobaczcie, w przypadku mojego klanu, który jest GDE, mamy klan GD2, który jest sąsiednim klanem siostrzanym, czyli mniejszym, gdzie te wymogi są mniejsze. Możemy sobie nawet zobaczyć, jakie są wymogi do GD2. W tym królestwie, no tu można by sobie przeczytać, to jest oczywiście siostrzany klan, to wszystko jest, tych klanów jest 3 akurat. Widzicie, tutaj mamy napisane, nawet jest 4, czyli się okazuje, że są 4 klany siostrzane, nie? No, przestrzeganie ROE, no generalnie każdy klan, zasady ROE, każe przestrzegać. Ja generalnie na to nie zwracam uwagi, dlatego że po prostu nie atakuję innych graczy. Jeżeli już jakiś atak jest, no to zaplanowany. Więc ja się nie muszę martwić o ROE. Jeśli ktoś jakieś zasoby zajmuje, nie atakuje żadnych kopalni, nie zabieram ludziom kopalni, wszystko robię zawsze w sposób zgodny z zasadami, więc nie muszę się o to martwić. Moc 400 tysięcy, no to jest tutaj 400 tysięcy, moim zdaniem to nie jest wcale dużo. Dzienna aktywność, no ale myślę, że to w każdym klanie. No, wkład zasobów, no to akurat oni tutaj mówią o budowlanych. Wiadomo, że na terytorium klanu, tam jakaś pewnie eksploracja krypty. To nie są rzeczy, słuchajcie, jeśli klan jest aktywny, to naprawdę to nie są rzeczy jakieś trudne do spełnienia. Także mamy tych kilka klanów siostrzanych, one oczywiście nam się wyświetlają na mapie, jak widzicie na czerwono tutaj jest, ale to jest nasz sojusznik, mimo że, o, GD3, prawda? Także mamy te klany, więc drogi widzu, jeśli na początku nie wiesz, że cię nie przyjmą do dużego klanu, no to po prostu spróbuj z mniejszym klanem. I tutaj oto cała, moi drodzy, filozofia. I tak było w moim poprzednim przypadku, teraz mówię, nie jestem w stanie wam, moi drodzy, już pokazać tego klanu, z którego wszyscy się przenieśliśmy tutaj. Powód też przeniesienia się był bardzo prosty. My zbyt mocno i zbyt intensywnie awansowaliśmy jako klan starożytnego potwora. On osiągnął bardzo wysoki poziom i ciężko już było pokonać tego potwora w pewnym momencie. Przez co też, wiadomo, klan tracił, no bo nie zyskiwał skrzyń, tak? No, no jeżeli nie zyskujemy skrzyń z potwora, no to tracimy. Więc tutaj jest taktyka, którą liderzy, łącząc te dwa klany,
obrali, ja się ze wszystkim, co oni tutaj planują, zgadzam i jestem dumny, że w tym klanie mogę być. Więc zacznij, drogi widz, od mniejszego klanu. I ja ci tu powiem właśnie odnośnie mojej historii rozwoju, że ja w epizodzie, nie wiem, no półtorej roku może gram, no może góra dwa lata, naprawdę nie pamiętam, ale do Total Bet zawsze sobie tak wchodziłem wieczorkiem na chwilę, poklikałem te codzienne zadania, nigdy jakoś tam dużo czasu tu nie spędzałem, no teraz jak nagrywam odcinki, to fakt troszkę robię więcej. Natomiast ja miałem taki epizod, że miałem przez chwilę swój klan, który zakładałem i od razu wam powiem, nie zakładajcie waszego własnego klanu, bo to się nie opłaca, chyba że chcecie naprawdę dużo kasy realnej to ładować, ale to wcale nie znaczy, że to wypali. Dużo będziecie musieli się starać, żeby ludzi zapraszać. Ja jak jestem osobą ambitną i ci z was, którzy już moje serie wszystkie znają, no to wiedzą, że lubię coś tworzyć, coś kreować. Tak tworzenie klanu tutaj to zdecydowanie bym ci, drogi widzu, odradził. Lepiej po prostu być zaangażowanym w jakimś klanie. Mi tu nawet nie zależy, że nie jestem jakimś zwierzchnikiem, mi tu na żadnej jakby randze w klanie nie zależy. Po prostu jestem szanowany przez ludzi, co mogę, to robię i jest super. Także byłem w innym królestwie, to było 73 może królestwo. Pokażę wam jeszcze, bo mam tam drugie konto w tamtym królestwie, które konto chcę też przenieść do tego królestwa. No i właśnie była też taka sytuacja, że przenosiliśmy się do większego klanu, połączyliśmy klany. Zazwyczaj to było łączenie klanów i była to fajna opcja, korzystna. Natomiast ten klan później gdzieś się rozpadł, bo ludzie się poprzenosili do innych królestw. No i też właśnie jak padła ta decyzja, ja przez chwilę byłem uparty i tam byłem liderem znowuż tego klanu, do którego się przeniosłem. Ale stwierdziłem, że to nie ma sensu, że ten klan... za mało ludzi jest w tym klanie, że to nie daje żadnych wymiernych korzyści, więc wtedy, jeśli dobrze pamiętam, co nieco chyba doinwestowałem do złota i przeniosłem się do tego królestwa, w którym jestem teraz, czyli 143. No i zaczynałem w tym klanie, to był turecki klan, w którym zaczynaliśmy, Efeler chyba się nazywał, mówię, nie pamiętam, no ten klan jeszcze istnieje, on tu gdzieś jest, możemy w rankingu klanów, moi drodzy, zobaczyć, bo ten klan istnieje, ale to jest nasz klan, jako na drugiej pozycji. Jak widzicie, bardzo ma fajne wyniki. Natomiast gdzieś ten klan... O, jest, Efeler. To jest ten klan, do którego należałem. Bardzo fajne miał wyniki. Natomiast my wszyscy się przenieśliśmy, a ten klan chwilowo jest, jakby to powiedzieć, uśpiony. Nie? Tak to można nazwać. Zostało tutaj na trzech kontach trzech graczy. Także to jeśli chodzi o możliwość dostania się do klanu, więc odpowiadając na wasze komentarze, od razu będzie ciężko się dostać do dużego klanu, oczywiście, że tak, ale jeżeli trafiacie i się rozwijacie i wykorzystujecie klan do tego, żeby się rozwijać, no to pójdzie wam to sprawnie. Teraz jeśli chodzi o rozwój miasta, no moi drodzy, pokazywałem wam w poprzednim odcinku, mój bohater miał chyba 135 level, jak widzicie, dzisiaj ma 145. I tu wam się też przyznam, że trochę poszalałem, bo jest ten Armagedon. To zrobiłem wczoraj, bo to jest dwa dni trwa to wydarzenie. Wczoraj to zrobiłem, zaraz po resecie. No bo musiałem awansować głównego bohatera na 140 level, aby móc rozwijać miasto. Po to, aby no, zacząć walczyć o te G7, szczególnie, że chcę osiągnąć te G7 w ciągu do 3 tygodni maksymalnie, czyli do następnego ranga roku, żeby te pewne tutaj triki wykorzystać. Też może wam w praktyce pokażę, jak te triki będę wykorzystywał. Natomiast, moi drodzy, dlaczego osiągnąłem 145, a nie 140? Bo mnie trochę poniosła fantazja. Zobaczcie, kusząco wyglądało 70 tysięcy złota, trochę tej esencji nieśmiertelności. Chciałem to odebrać, więc jakby troszkę dalej popłynąłem, tam kilka ataków wykonałem. Gdzieś to może w dzienniku jeszcze będę mieć, żeby wam pokazać. Tutaj oczywiście wysyłałem zasoby, bo to o tym zaraz wam powiem. Mamy dzisiaj po prostu marsz CP, żeby zdobywać punkty podboju. I no, mamy taką zrzutkę po 20 tysięcy, o, dwa razy 20 milionów, przepraszam. Także na raty to wysyłałem, bo też mi brakowało, słuchajcie. Tego. Tutaj atakowałem, to jest to chyba, tak, epicki oddział Inferno, tutaj atakowałem bohaterem, zobaczcie, całkiem przyzwoite wyniki, bo jeden atak 160 tysięcy tej esencji ognia i to bardzo ładnie poszło, no samo doświadczenie czy tam punkty
waleczności nie były jakieś tam super duże. Natomiast właśnie, moi drodzy, troszkę tych punktów waleczności zdobyłem i widzieliście, jak ostatnio coś tam, technologię jakąś zleciłem. Natomiast teraz te punkty podboju są ważne i właśnie dlatego robimy marsze CP. Mi się tu już szkoli technologia sępów, moi drodzy, szóstych, także będę mógł szkolić za chwilę w specjalistach tych sępów. Już będę miał szóstych, czyli już będzie fajnie, bo będą oni fajni i silniejsi. No i będzie jeszcze kwestia rycerzy, tych lwów i co tu jeszcze miałem? Tego Jagiera chyba nie. No zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Natomiast powiem wam, że wejście na G7, bo dzisiaj w ogóle bardzo krótki, taki szybki odcinek odnośnie właśnie rozwoju, wchodzenia na G7, bo z tym wiąże się też rozwój miasta. Jak widzicie, ciągle wchodzę, klikam, żeby tutaj jakieś fragmenty danych kapitanów dostawać. Słuchajcie, sam Kapitol, właśnie, jak ja do tego się przygotowałem, bo to jest dosyć istotne. Tutaj w wersji premium mam włączonego wielkiego władcę. Jak nie macie premium, poradzicie sobie bez tego też. Ja akurat sobie premkę tutaj musiałem zakupić, bo inaczej bym tego nie ogarnął. I zobaczcie, mam, zawsze zwracajcie uwagę przed budynkami, żebyście mieli tak, żebyście mieli Farthada z tymi ubraniami, które on ma, bo to jest klucz, te ubrania, tak? Nie sam Farthad, bo Farthad jest od technologii, więc tempo badań, tak? Także technologia, badania nie mają nic do budynków, ale te ubrania już sprawiają, że Farthad ma bardzo dużo do budynków, bo jak widzicie, tempo budowy, moi drodzy, no też troszkę tam 60% do przodu, to zawsze jest coś. To samo jest z Heleną, tylko że Helena już odpowiada za gwardzistów, wiadomo, czy za szkolenie, tak? Ogólnie jednostek, ale również te ubrania wpływają na tempo budowy, także dlatego tych dwóch kapitanów zawsze mam, plus tą Aurorę, która jest odpowiedzialna właśnie za tempo budowy, plus jedną tutaj pelerynkę jej kupiłem. I od tego w przygotowaniach w ogóle zacząłem. Aurorę gdzieś tam dodatkowo, jak na przykład chroniłem... Znaczy zawsze Aurora jest u mnie w ekwipunku, jeżeli jakieś technologie ulepszam, żeby dostawała więcej expa, żeby nam levelowała. I dzięki temu chyba też jej poziom, jak widzicie, o parę levelów skoczył. I to jest w ogóle podstawa. U Garvela, u głównego bohatera, też gdzieś tutaj chyba akurat nie mam żadnych ubrań, które by były z budową związane. Natomiast jeśli rozwijacie miasto, zawsze na to zwróćcie uwagę. I teraz, moi drodzy, najpierw w pierwszej kolejności awansowałem Kapitol. Strasznie to jest drogie, wy się za głowę chwycicie, pokażę wam to może na przykładzie chyba tego mistrza portalu. Zobaczcie, 9000 tych takich traktatów. Moi drodzy, to kosztuje, żebym was nie skłamał, ale łatwo policzyć, jeżeli 5000 kosztuje 50000, no to 10000 to jest około 100000, mniej więcej 100000 złota na jeden budynek wychodzi. No wiadomo, tam z małym troszkę mniej, bo 90, no ale... Ale musicie w równej liczbie niestety te traktaty kupować. I w związku z tym, moi drodzy, że w poprzednim odcinku miałem tak ogromne ilości złota, jak widzicie, mam raptem 45000 złota. Przy czym, drodzy widzowie, od razu wam mówię, że jeszcze ładnych parę godzin temu miałem prawie 0 złota. Wszystko wydałem na budynki. Zaraz wam pokażę kolejność. W pierwszej kolejności, aby wejść na G7, bo każą wam awansować akademię, tak? To jest ta akademia. I tutaj macie, pokazywałem wam to pokazane, co trzeba awansować. Więc w pierwszej kolejności oczywiście awansowałem Kapitol na maksymalny poziom, jaki mogę. Zaraz wam też wytłumaczę dlaczego. Czyli robiłem to dość cierpliwie. Mając oczywiście to wszystko, tych kapitanów, plus tą premkę, no plus premium, które tu mamy, znaczy premium, te punkty VIP, tak? O to mi chodzi, status VIP. To możecie za darmo zrobić, bo zawsze w prezentach to dostajecie i to jest fajne. Mając wszystko, moi drodzy, bo to też jest tutaj tempa budowy, widzicie? To coś tam zawsze, każdy procent, pamiętajcie, jeżeli macie za darmo taką opcję, żeby sobie przyspieszyć tempo budowy, to dlaczego by nie? I teraz pytanie, dlaczego skoro potrzebowałem Kapitol na poziomie 35, ja jeszcze 3 poziomy go levelowałem, właściwie 4 do 39. Moi drodzy, odpowiedź jest prosta. Zobaczcie, chodzi o kliknięcie pomocy przez sojuszników, wsparcie od sojuszników, to na poziomie 35 byłoby ich 40, teraz mam 44. Wbrew pozorom te 4 kliknięcia robią robotę,
Bo jeżeli mamy, nie wiem, sępa na 80 dni, to może to nawet, słuchajcie, dać zysk z rzędu 5 dni nawet. Zobaczcie, jak tutaj mamy licznik pomocy. Na przykład świątynię teraz ulepszam, to mam, zobaczcie, przez to akurat, że mam premkę, tak? Ale 51 osób z klanu kliknie pomoc w przyspieszeniu mojego procesu. Czyli tak jakby można to przeliczać w przypadku tych dłuższych rzeczy, bo wiadomo, jak masz budowę czy proces, który trwa krótko, no to nie jest on na dni przeliczany, no ale jak są takie powyżej 100 dni, to spokojnie o połowę do 50. No myślę, że tutaj ten sęp mi zleci do 60 dni. Tak mi się wydaje, bo początkowo jak go szkoliłem, miał 120 dni, nie? Ale to też daje plus, że pamiętajcie, że tą technologię robiąc również miałem Farthada, prawda? Pamiętajcie, tu chodzi, ja będę kładł nacisk, żeby pamiętać o tym, żeby mieć tych kapitanów w tak zwanym ekwipunku, ja to nazywam, roboczo, żeby ci kapitanowie, jeżeli badacie tą technologię, czyli w tym momencie sępów, żeby ten Farthad tu był, no jeżeli budynki, no to musi być ta Aurora. No ale Helena u mnie też się znajduje, bo tak jak mówię, ubrania, ja wam jeszcze tu udowodnię, o co chodzi, widzicie? Tempo budowy plus 23%, badań tak samo, czyli do technologii, moi drodzy, jeśli ja je ulepszam, czy do budynków, mam i Helenę, i Farthada. Ale groźna muzyka się zrobiła, pierwszy raz taką słyszę, jakby mnie ktoś miał zaraz zaatakować, na szczęście mam tarczę pokoju. Także moi drodzy, pierwszy protip przy rozwijaniu miasta, jeśli chcesz wyższy gdzieś tam level zyskać, no to drogi widzów, w pierwszej kolejności polecałbym ci jednak Kapitol ulepszyć. No płacisz za te traktaty naukowe raz, tak? Bo to się co 5 leveli płaci, więc każdy kolejny rozwój, zobaczcie, nie kosztuje tych traktatów, płacisz tylko w zasobach, no i trwa czas. U mnie akademia, świątynia, przepraszam, 63 dni zostało, no ale jeszcze chyba przyjaciele mi w świątyni, zobaczcie, nie pomogli, tak połowicznie mi pomogli, nie? Prawie. I także jeśli chodzi o zasoby, to też wam zaraz pokażę, tylko, bo pokazywałem wam w poprzednim odcinku, jak dużo mam zasobów budowlanych, więc ja się nie martwię, że one mi się skończą. Teraz mogę ci, drogi widzu, powiedzieć, że przy tej technice, którą stosuję z tymi kapitanami, z tym przyspieszaniem tego tempa budowy, ja się również, drogi widzu, nie martwię o przyspieszenia czasowe. Nie zabraknie mi ich. Ja już wiem, że mi ich nie zabraknie, że spokojnie wejdę na G7. Przy czym używam je oczywiście rozsądnie, nie? Czyli rozsądne używanie przyspieszeń to rozumiem tak, że jeśli ja tutaj świątynię, słuchajcie, ulepszam, to będę tak długo czekał, aż mi wszyscy naklikają pomoc i dopiero później będę to przyspieszał. Taka jest moja taktyka. Więc wiesz już, drogi widzu, co mi dało ulepszenie Kapitolu na maksymalny level. Dało mi to w sumie plus 5 wsparcia od sojuszników, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo dużo, bo tak jak mówię, w przypadku przyspieszeń studniowych, no to robi to robotę, moi drodzy. Okej, więc ja tutaj po prostu, następną rzeczą, którą ulepszałem, to były koszary, tak, no bo były wymagane do ulepszenia akademii, no tutaj jak masz akademię ulepszać, to masz napisane. Mi jeszcze dwie rzeczy zostały, zaraz wam pokażę. I każdy, niestety, widzowie, z tych budynków, dlatego też wam pokazuję, dlaczego mi, widzowie, tyle złota zjechało. Jedyna różnica jest z domem rolnika i z domem szlachty, gdzie jest, widzicie, tego tylko 6 tysięcy, mówię tylko w przenośni. Natomiast na każdy inny budynek, czyli to mistrz portalu mam ulepszyć, zobaczcie, to jest 9 tysięcy. Ja w tej chwili, moi drodzy, ulepszyłem Kapitol, na który wydałem, no czyli przeliczając na złoto, 100 tysięcy złota. Mówimy o pieniądzach w grze, dlatego jeszcze raz powtarzam, dlaczego mam tutaj tak mało tego złota. Nie zużyłem go, widzowie, na ataki. Tam może tego złota na ataki, no może koło 100 tysięcy. Widzieliście, jak miałem duże ilości tego złota, chyba koło 700 tysięcy prawie, nie? Było bardzo, bardzo dużo tego złota po starożytnym potworze, było dużo ze skrzyń. Może ze stówka zeszła na awansowanie kapitana, natomiast no na pewno 100 tysięcy złota poszło na Kapitol, żeby go ulepszyć, żeby kupić te traktaty naukowe. No, wiecie, traktaty naukowe to pozyskujecie z dwóch rzeczy. Jeśli macie włączony tu ten status VIP, zawsze warto zrobić sobie, jeszcze raz wam dokładnie pokażę, bo nie każdy o tym wie, zadania
codzienne zadania i tutaj robicie dodaj. Zobaczcie, mamy 84 codzienne zadania, bo na przykład wezmę 4 tylko symbolicznie, bo wszystko mam. I teraz, moi drodzy, jeśli brakuje wam złota, jeśli brakuje wam tych traktatów naukowych, oproszę chociaż jeden do przodu. Ja wiem, że jeden traktat tutaj nie czyni wiosny, ale już mamy 5 do przodu. I robicie codzienne zadania, zobaczcie, 50 złota. Już nie mówię tam o innych rzeczach oczywiście, bo to można by się rozwodzić tu przez pół godziny, co tu jest w tych codziennych zadaniach, ale mówię teraz pod kątem, jeśli brakuje ci widzu złota lub tych traktatów naukowych, zobacz. Widzisz, no tam obliczenia, no one się inaczej nazywają, ja nazywam traktaty naukowe, to jest nieistotne. Wiecie, o co chodzi, o papierki do rozwoju, nie? No to sobie klikniecie i tam trochę przybędzie. No nie są to ilości, z których byście mogli kapitol, kurczę, zrobić na level 40. To są śladowe ilości, ale zawsze czasem te parę tych traktatów robi różnicę, nie? Zobaczcie, ja tu mam tych traktatów w tej chwili, tych projektów architekta 1028. Czyli jeśli teraz bym chciał kupić, moi drodzy... Nie kupię, bo oczywiście no teraz nie będę złota wydawał, to bym kupił pewnie, słuchajcie, te 5000, nawet nie mam tyle złota, jak widzicie. Kupiłbym te 5000, to bym miał 6000 z hakiem i później może 2 po 1500 i powinno wystarczyć. Nie liczę teraz na szybko, ale wiecie, o co mi chodzi, że to wam może jednak jakieś tam pieniądze pozwolić zaoszczędzić. Zobaczcie, tu co 4 minuty jest przyzwanie kapitana, warto z tego właśnie korzystać. Ja cały czas korzystam. Chociaż tych kapitanów wszystkich nie podnoszę. Więc tu się nie martwię, jeśli chodzi o rozwój miasta. Będę gotowy w ciągu 2 tygodni już na ranga rok. No, zostanie mi jeszcze rzecz zaporowa, to zdobycie punktów tych podboju, bo nie wiem, ile będzie kosztowało. Zaraz wam to pokażę, ale po kolei. Najpierw jak rozwijam miasto. Więc, moi drodzy, jeżeli rozwijacie miasto, no bo po to rozwijacie to miasto, aby awansować, nie wiem, na G6, ja już wam tutaj nie wiem, jakbyście chcieli na G6, to jest 4, to może nie, albo 5, to jest takie, tylko my tu chyba jeździec 5, tu już widzicie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale czasowo to nie była tragedia. Jeśli chodzi o te punkty, też chyba jakiejś wielkiej tragedii nie było. Pierwsze, co pamiętam, co troszkę musiałem się natrudzić, żeby wejść na G6, czyli to, co mam teraz, bo to pamiętam chyba 80 milionów, nie bilionów, tylko milionów kosztowało i to troszeczkę, czy 800 chyba milionów, chyba bardziej 800, widzowie, więc wiem, że też troszkę zbierałem na to G6. No tu na G7, jak widzicie, ulepszam, mam poziom 9, chciałbym na 10, no to koszt szkolenia gwardzistów, czyli musiałbym to ulepszyć jeszcze na 10 poziom. No jak widzicie, już mi tu brakuje. Także będę musiał dość mocno o te punkty zawalczyć. I to jest taki moment, który jest dosyć trudny, bo z jednej strony zdobywanie tych punktów, no to też kosztuje, jeśli chodzi o te skrzynie, o to złoto, no bo srebra nie mamy nieskończonej ilości. A z drugiej strony, no, rozwijanie miasta, które też kosztuje. I widzicie, to są... Dlatego mówiłem, czasem kilka rzeczy się łączy i tą taktykę trzeba sobie odpowiednio dobrać. Moja taktyka polega w tej chwili na tym, że... No niestety, zobaczcie, tutaj mamy tą esencję nieśmiertelności. Tak? I zyskałbym dużo tych fiolek do awansowania kapitanów. Natomiast ja nawet się do tego, słuchajcie, nie zabieram, bo nie zdobędę wszystkich leveli. Najlepiej by było wszystkie zdobyć, albo chociaż dotąd. Wiem, że nie zdobędę, bo mam za mało złota, więc nie wskrzeszę tyle oddziałów. Mikstury świętej, no też nie mam jakoś dużo, bo 35 tysięcy, a widzieliście, było chyba z 200 tysięcy w poprzednim odcinku. Także mam śladowe ilości i jakby z atakami wszelkimi, no można powiedzieć, że się wstrzymuję. Wstrzymuję się właśnie, widzowie, dlatego, żeby rozwijać miasto, rozwijać budynki. Jak już wiecie, świątynia się ulepsza, robię ją na maksa. Dlaczego robię ją na maksa? Zobaczcie, 62 dni mi zostało, tak jak mówię, to myślę, że spadł. O, widzicie, tutaj mi ktoś pomógł i od razu dzień poszedł do przodu. Także myślę, że tu około 40 dni się temat zamknie. Dlaczego robię? Bo jest więcej tej świętej mikstury. Ja wiem, że to są śladowe ilości, ale to jest też produkcja, słuchajcie, na godzinę. Zobaczcie, poza tym koszt wskrzeszenia oddziałów spada, tak?
ja wiem, że no produkcja na godzinę 26 kontra, nie wiem, 21, to ktoś powie, że nie jest dużo, ale moi drodzy, to jest 5 świętych miksur na godzinę, czyli przez 10 godzin to już macie 50, wiecie, no to robi robotę. To takie drobne rzeczy, małą łyżeczką, a zobaczcie, jak już mi zjechało, a miałem chyba 64 dni, jak wam tu pokazywałem, kolejna osoba mi pomogła. Także czekamy, to jest temat na rozwój, żeby... O, znowu ktoś pomógł, zobaczcie, kolejny dzień do przodu. To jest, moi drodzy, protip przy ulepszaniu budynków, abyście pamiętali przy takiej grubszej akcji, bo nie mówię o poszczególnym jednym budynku, chociaż też warto o tym pamiętać, ale przy grubszej akcji ja mam cały czas tych kapitanów i staram się pilnować, żeby ich stąd nie brać. Lub jeśli szybko budynek kliknę ulepsz, to wtedy dodaję kartera i na przykład eksploruję krypty, nie? Ale cały czas tego pilnuję, bo to jest ważne. I teraz tak samo ktoś z was zapyta, skoro nie potrzebowałem tutaj koszarów robić na poziom maksymalny, to dlaczego znowu zrobiłem maksymalne koszary? Dlatego, moi drodzy, że nie byłem w stanie kolejnego budynku. Ja wam może wyjaśnię, dlaczego ja zrobiłem koszary, bo dlaczego zrobiłem świątynię na główny, znaczy przepraszam, kapitol. Na główny poziom to wam powiedziałem, tak? Kapitol od razu zrobiłem na maksa, żeby było więcej wsparcia od sojuszników. Bo tam też tapki złota, tam mam... nosie. Mi chodziło o wsparcie od sojuszników, to dla mnie miało znaczenie. Dobrze, no to dlaczego zrobiłem koszary na maksymalny poziom? Bo przykładowo tutaj, żeby koszary zrobić, musiałem dom szlachty awansować. Jak widzicie, dom szlachty jest na sam koniec. Tu, ten dom szlachty mi nic nie wnosi, bo tu owszem, troszkę więcej byśmy mieli produkcji srebra, ale moi drodzy, to nie jest jakaś duża ilość, bo zobaczcie, tego srebra by mi zamiast 6000 to 7200, no to co mi po 100... 1200 srebra, tak? To mi nic nie zmienia. Ochrona przed wrogiem w tej chwili mi też nic nie zmienia, bo mam tarczę pokoju i raczej ją jeszcze będę dalej kontynuował. Więc dlaczego koszary zrobiłem na maksymalny poziom? Słuchajcie, tu chodzi głównie też o to, że możecie więcej wojsk za jednym zamachem szkolić. Zobaczcie, 2400 to szkolone dowodzenie, a tutaj by było 2000. To robi różnicę, bo to oznacza, że o 200 żołnierzy, tych, którzy mają razy 2 dowodzenie, możecie wyszkolić więcej, albo o 400, którzy mają dowodzenie 1. To naprawdę robi różnicę, tak samo z potworami. No, także tutaj sobie robię świątynię, pewnie zajadę z nią też do maksymalnego poziomu, tak? Świątynię na 38 poziom ulepszamy, czyli jeszcze jeden poziom mi zostanie. No i moi drodzy, będę dalej celował rzeczy, które są w Akademii potrzebne, czyli ten mistrz portalu, którego będę mógł od razu, jak widzicie, awansować bez niczego, ale no właśnie, będę potrzebował, jak widzicie, te traktaty, także to nie jest takie machnią, że zrobimy to już od razu jednego dnia. Drogi widzu, nie zrobisz rozwoju miasta pod G7 na przykład jednego dnia. Poza tym, co by mi to dało, że tą Akademię bym na maksa wylewelował? Skoro i tak nie uruchomię, widzowie, technologii G7, bo zobaczcie, jest tu blokada, żebym to odblokować mógł, muszę odblokować to, ale wymogiem koszt szkolenia gwardzistów 10 poziom. Nie wiem, czy przypadkiem tu w koszcie szkolenia gwardzistów nie będzie wymogiem ładowność gwardzistów, oby nie, moi drodzy, oby nie. Ale jak widzicie, no to oczywiście zmienia ten koszt, fajnie, więc warto. Natomiast no, przypuszczam, że znowu będzie mnie tu kosztowało około 200 bilionów, jak nic z tego, albo i więcej tych punktów podboju. Także to w tej chwili u mnie jest takim, no bym powiedział, taką rzeczą zaporową. Oczywiście jestem przeciwny kupowania punktów podboju i to, co wszystko wam tu pokazuję, moi drodzy, to jest kwestia taka, jak grać maksymalnie za darmo. Chociaż widzicie, że ja nie gram za darmo, bo przyznaję się wam, że mam tą premium, bo było mi ono potrzebne na ten rozwój. Widzicie, będzie aktywny jeszcze przez 4 dni. Ja sobie tu oczywiście przełączam. Jeżeli szkolę armię, no to aktywuję to. Jeśli otwieram krypty, aktywuję to. Tylko muszę się przełączać, tam 15 minut jest. O, widzicie, można zmienić co 15 minut. To może dla kogoś z was będzie protip. Ten akurat status premium 20 zł kosztował. To pod odcinki generalnie sobie na to, moi drodzy, pozwoliłem. Myślę, że z waszego oglądania filmów to się zwróci. Także będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak będziecie do końca oglądali moje odcinki.
zawsze jak te parę groszy wpadnie, to gdzieś tam może w Total Battle to zainwestuję. No i dobrze, no i tak to wygląda, czyli widzicie, co mi zostało i pewnie jak w następnym odcinku się spotkamy, no to mam nadzieję, że ten mistrz portalu będzie już na maksa. Co za tym idzie, że ta akademia już będzie na maksa, ale ja myślę, że tak mogę orientacyjnie powiedzieć, że koło tygodnia. Przede wszystkim będzie to, widzowie, uzależnione i to te 3 dni to jest minimum z tego, co tu widzę. Dlaczego? Dlatego, że za 3 dni mamy znowu, właściwie nie 3, bo 4 dni. Bo kiedy to nagrywam 9 godzin, to jest jakby jeden do resetu, tak? Czyli praktycznie za 4 dni będzie zryw starożytnych i znowu już będziemy te nagrody dostawali. Więc do zrywu starożytnych moje działania będą takie, widzowie, dość, no nie że ślamazarne, ale bardzo, bardzo powolne, no bo nie da się wszystkiego zrobić. Nie ma, moi drodzy, już w planach zwiększania poziomu głównego bohatera. Na razie całkowicie będę zwalniał, jeśli chodzi o ten temat, przy czym, no niestety, no główny bohater siłą rzeczy będzie gdzieś awansował, jak będziemy jakieś technologie opracowywali, nic z tym nie zrobimy. Będę raczej troszeczkę starał się może tą Aurorę też awansować, ale to wiecie, to już tutaj bez znaczenia. No moja kapitan Kleopatra, jak widzicie, nic się nie zmieniła, bo już więcej ataków nie robiłem. Dzisiaj będą jeszcze te ataki właśnie na CP i one są dla mnie bardzo ważne, bo chciałbym tutaj troszkę punktów podboju zdobyć, więc może w międzyczasie też będziemy szkolili technologię S, czyli specjalistów, tak? Stąd mówię S6, bo jeśli chodzi o specjalistów, jestem troszkę zacofany. Przez to, moi drodzy, że nie atakuję innych graczy, nie? No i co? No i jeśli chodzi o rozwój miasta, to w zasadzie chyba tyle chciałem wam pokazać. Nic więcej tutaj nie ma takiego, na co by można zwrócić uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie, drodzy widzowie, w komentarzach, z miłą chęcią odpowiem. Natomiast podsumowując ten odcinek, to mogę to podsumować takim zdaniem, że wejście na G6 w twoim przypadku, czy G5, zależy na jakim jesteś levelu, u mnie jest to G7, no jest dosyć trudne, wymaga koordynacji i pamiętaj, że zawsze rozwój danego budynku będzie ciebie kosztował i będzie cię kosztował złoto. Jak nie chcesz wydawać pieniędzy, to musisz to robić realnie. No i właśnie, to będzie idealne podsumowanie. Ja mógłbym, widzowie, zrobić to szybciej. Mógłbym szybciej awansować technologię, bo przecież zdobywałbym te punkty podboju, gdybym tutaj atakował, wiecie, super mocno wojska. Tu też bym punkty w pogoni za łakociami, no też bym te punkty podboju dostawał, ale musiałbym chyba zainwestować w to, no, dużo pieniędzy, żeby mieć świętą miksturę bądź złoto, czyli szacuję około 200 zł. Gdybym zainwestował, to pewnie bym o wiele szybciej, dwukrotnie szybciej te G7 zdobył. Czy te 2 tygodnie robią mi różnicę, że stanie to się szybciej? Moim zdaniem, drogi widzu, absolutnie nie. Gra ma mi sprawiać przyjemność, a nie być studnią bez dna. Także też pamiętaj, kupienie premium spoko, tam jakaś super promocja jest spoko. Tutaj pokazują, że jest super promocja. No zobaczcie, no kuszą, okej. Ale co mi po 800 milionów, kurczę, 800 milionów to mi nic nie daje. Tu by mi się może to złoto przydało, ale no generalnie no nie widzę tutaj niczego, co by mi się przydało, gdyby też za te pieniądze jeszcze najemnicy byli, których tak naprawdę już nie mam za dużo. Trochę ich jest, jeszcze trochę zostało, ale są strasznie wychudzeni i tak samo zobaczcie, potworów też mi ubyło. Potwora też będę musiał jakiegoś szkolić. Dlatego robię sobie to spokojnie, powoli, bez pośpiechu, bo moim celem w tej chwili jest rozwój miasta. Ale jak widzicie, tutaj patrzycie na moje miasto, to jest 39 level, w poprzednim odcinku był 34, kapitan był 134 czy 5, nie pamiętam, a jest 145. No i spoko, no i będziemy się rozwijali. I jeszcze taki protip na koniec, jak zwracacie uwagę, bo nie wiecie, którego kapitana w pierwszej kolejności levelować, to fajnym takim protipem jest tutaj to, co wam też już pokazywałem. Ja na przykład, jeżeli tu bym animatorę awansował na 150 level, no mógłbym też i Stora, ale animatorę mi się bardziej przyda. 15 leveli, myślę, że to jest do zrobienia szybko. No to dostaję kolejne punkty i tutaj pamiętajcie, to też jest ważne. No tutaj
tego kapitana, Aleksander on się chyba nazywa, jakoś się nie mogę zabrać, żeby go na 110 zrobić, bo on mi do niczego nie jest potrzebny. Może kiedyś przy okazji. Tu prędzej Helenę bym na 185 levelował. No i to tyle, moi drodzy, w tym takim szybkim dosyć odcinku, chyba najkrótszym w historii, natomiast no też nie ma się co rozgadywać. Jak widzicie, cały czas tutaj klikam, tutaj też mi cały czas klikają i ten czas na przykład budowy świątyni. Zobaczcie, zaczynaliśmy odcinek, było 64 dni, a mamy 54. Aha, miałem wam jeszcze pokazać zasoby. Dobrze właśnie, moi drodzy, przyspiesz. Zobaczcie, tych przyspieszeń mi trochę ubyło, tu było z 1200, ale ja też je umiejętnie wykorzystuję, więc o przyspieszenia się nie martwię. Natomiast chciałem wam, kochani, pokazać, ile mnie to zasobów budowlanych kosztowało. Bo wam pokazywałem, jak mam dużo tych zasobów, jeśli chodzi o drewno. Zobaczcie, ja tu tych milionowych już mam tylko 14, a było ich tam ponad 100, jak nie 200. Jeśli chodzi o kamień, w ogóle nie mam już milionowych i zjeżdżałem z tych 1,5 milionowych, bo te, które tu są, to przed chwilą w prezentach dostaliśmy. Jeśli chodzi o żelazo, tam było żelazo. Jeśli chodzi o kamień, również nie mam milionowych i również korzystałem z 1,5 milionowych. Natomiast absolutnie się nie martwię na te budynki, które mam. Spokojnie te zasoby mi starczą, jeszcze mi sporo w zapasie zostanie. Także tak jak mówiłem, o zasoby budowlane się nie martwię. Ja się tu, moi drodzy, bardziej martwię o kwestię tego złota. I teraz muszę ciułać to złoto, a przez to, że je oszczędzam, no to no nie mogę robić ataków. Także dzień robię sobie taki luźniejszy. Wchodzę co jakiś czas, odbieram skrzynię. Jak mi koledzy tutaj pomogli już to przyspieszyć, to już kolejny budynek przyspieszam. Taki po prostu dwa dni takiego chillku, który też powoduje, że nie czujemy presji do tej gry i że robimy sobie reset mózgu. Jest to według mnie też fajne, przez co ta gra się nie nudzi. Że nie codziennie, wiecie. Ja wam, widzicie, nagrywam ten odcinek teraz na luzie, a pewnie wejdę tu dopiero wieczorem. Znaczy nie, przepraszam, wejdę o 18, bo mamy marsze CP, więc będę chciał chociaż poobserwować tak, jak to się dzieje i będę pilnował, o której te marsze CP będą. Z tego, co wiem, są na 4 godziny przed resetem zaplanowane, czyli w granicach gdzieś tam godziny 18. No i to tyle, drogi widzu, w tym odcinku. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Jak masz jakieś pytania, to śmiało pisz, a oczywiście nagram. No i pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy oglądają do końca. Dziękuję, że jesteście. Bo dzięki temu może coś tam się parę groszy uzbiera, żeby tutaj wykupić jakieś jeszcze rzeczy, czy pokazać wam coś innego. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.